Magda Żakowska, dzień dobry. Najbliższe dni będą pogodne, ale dość chłodne. Słupek rtęci nie przekroczy w regionie 20 stopni. Do kraju szerokim strumieniem płynie bardzo rześkie powietrze. W nocy sporo tych rozpogodzeń, więcej chmur na północy, północnym wschodzie, a także na krańcach południowych. Padać może zwłaszcza na wybrzeżu, a także na południowym wschodzie. W centrum najwięcej pogodnych chwil. Będzie to chłodna noc, tylko na Podkarpaciu temperatura nie spadnie poniżej 11 stopni. Najchłodniej z kolei będzie na Mazurach, na Warmii. Tam termometry pokażą około 6 stopni, ale lokalnie może być zimniej. Jutro znów na północy i na południu niebo będzie się chmurzyć, najwięcej słońca w centrum. Popada zarówno na wybrzeżu, jak i na krańcach południowo-wschodnich. Na wybrzeżu, na Warmii, Mazurach 16 stopni, tyle maksymalnie wskażą termometry, cieplej na Dolnym Śląsku 21. W nocy pogodnie, ale chłodno, nad ranem 8 stopni w Toruniu, w Grudziądzu tylko 6. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Również jutro dużo słońca, zachmurzenie małe i umiarkowane. W Grudziądzu 18 stopni, na pozostałym obszarze niewiele więcej, bo 19. Nadal wiać będzie z północnego zachodu i północy, słabo i umiarkowanie, a ciśnienie będzie się wahać. W niedzielę słonecznie i chłodno, od 17 do 20 stopni. W poniedziałek bez większych zmian, zachmurzenie mało lub najwyżej umiarkowane. Poranek zimny, temperatura spadnie do 7 lub 6 stopni. Poniedziałkowe popołudnie będzie od 18 do 20 stopni. We wtorek ciąg dalszy słonecznej, suchej pogody. W nocy jeszcze chłodno, ale we wtorkowe popołudnie możemy liczyć już na ocieplenie, bo na termometrach zobaczymy 22-23 stopnie. Kolejna prognoza pogody tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam, do zobaczenia.